Nagrywam właściwie ostatni już film o współczesności i będę się tym razem przyglądała tekstom ważkim ze względu na egzamin maturalny i tekstom, na które warto się powoływać, które warto znać albo o których mieć pojęcie, aby przystąpić do egzaminu maturalnego. Tekstom, które wyznaczają standardy współczesności, w których ta współczesność jest szczególnie widoczna i łatwa do uchwycenia. Pierwszym tekstem będzie Dżuma Alberta Camus, wydana w 1947 roku, powieść Parabola, która opowiada o epidemii dżumy w Oranie. Powieść ta określana jest mianem paraboli, co znaczy tyle, że ma podwójne odczytanie. Oprócz sensu dosłownego, który czytelnikowi jest dany bezpośrednio, należy doszukiwać się w niej sensu głębokiego, czy też przekazu filozoficznego. Oczywiście nie będzie tu zaskoczeniem, że chodzi o sam egzystencjalizm, chodzi o poglądy Alberta Camus na świat. Zatem parabola ma to do siebie, że ma dwa sensy. Sens powierzchowny, bezpośrednio dany i sens głęboki. I takich powieści paraboli będziemy mieć kilka w literaturze współczesnej, bo jest to gatunek dosyć popularny. No i nie zaskoczę tutaj nikogo, że oczywiście ten gatunek ma rodowód biblijny. Cała struktura tej powieści ma charakter uniwersalny. Nie jest aż tak istotne, kto jest narratorem, bohaterem, w jakim mieście rozgrywa się akcja, jakich czasów dotyczy, bo opowiadanie o epidemii dżumy staje się pretekstem do w ogóle odniesienia się do problemu zła, cierpienia, wojen i odchodzenia, które są nurtujące dla literatów dwudziestowiecznych, również nurtujące dla egzystencjalistów. Zatem głównie chodzi o wskazanie uniwersalnego problemu, a nie o roztrząsanie problemów doktora Rie czy innych mieszkańców Oranu. Sama epidemia nie jest głównym punktem obserwacji Alberta Camus. Zdaje się, że problem dotyczy bezpośrednio tylko reakcji na zagrożenie, na zło, które dotyka ludzi. Bo można się w tych okolicznościach zachowywać zgodnie z zasadami, można podejmować trud borykania się ze złem, które spada na człowieka, można próbować stawiać czoło temu złu, a można zachowywać się zupełnie odwrotnie, prymitywnie, skrajnie, pielęgnować miłość własną i odwracać się od osób potrzebujących. Także Albert Camus przygląda się przede wszystkim temu, jak ludzie zachowują się w sytuacji zagrożenia, jakie elementy ich natury biorą górę w tej sytuacji. Czy można zachowywać się zawsze jak człowiek, czy wręcz przeciwnie, bydlęce elementy naszej natury zawsze będą wychodziły na wierzch. Oczywiście Bernard Rie, lekarz, bohater dżumy i narrator jednocześnie, to typowy przykład humanisty, to typowy przykład człowieka, który działa heroicznie, wręcz dokonuje całopalenia, aby pomóc innym ludziom. Jednakowoż nie jest on jedyną ukazaną postacią, ale Albert Camus wciela w niego ideę egzystencjalizmu, pokazuje takie żywe zastosowanie egzystencjalizmu, ponieważ Bernard Rie stoi w konfrontacji tylko z samym sobą, ponieważ istnienie Boga jakby go nie dotyczy w ogóle, tak? Nie wierzy w te kwestie, w związku z czym żyje tylko tu i teraz i tu i teraz może sprawdzić się jako człowiek i z tych zasad egzystencjalizmu się wywiązać albo no nie. Oczywiście on się wywiązuje, więc dlatego tak mówię, że jest ucieleśnieniem idei egzystencjalizmu.
dżumie przyjrzę się w osobnym filmie, dosyć tak drobiazgowo. Natomiast teraz chciałabym nadmienić jeszcze, że do ciekawych elementów tej powieści należy mieszanie narracji autorialnej z narracją personalną, co ma za zadanie zobiektywizować przekaz narratorski. To znaczy sytuację, która ma miejsce w Oranie, sytuację rozrastającej się zarazy, czytelnik może obserwować ze skrupulatnych zapisków samego doktora Rie, ale również z perspektywy innych bohaterów, którzy z tym samym problemem się borykają, a mogą mieć kompletnie odrębne na to spojrzenie. Tak? Więc gdzieś tam to jest zobiektywizowane przez zestawienia dwóch typów narracji. Kolejną dosyć istotną sprawą dla literatury współczesnej jest teatr absurdu, który gdzieś tam na początku lat 50. zaczął się rozwijać dzięki twórczości Jeana Ionesco i Samuela Becketa. Z takich dwóch wielkich europejskich dramaturgów. Gdzieś dotyka przekonań egzystencjalistów ten teatr absurdu, ponieważ ukazany w nim świat jest pozbawiony sensu, a człowiek jest w nim wiecznie zagubiony i poszukuje trwałych wartości, jakichś, które pomogłyby mu przetrwać. Bohaterowie teatru absurdu przypominają nieco marionetki. Ich dialogi są stereotypowe. Oni sami mistyfikacją się parają, to znaczy udają, że w coś wierzą, że mają jakieś wartości. I teraz co jest ciekawe, że przedstawiona dosyć realistycznie sytuacja, którą każdy z widzów może odnieść do siebie, w pewnym momencie takiej sztuki przeradza się w coś na kształt jakiegoś sennego koszmaru. Widowiska z pogranicza jawy i snu i dzieją się rzeczy dosyć takie surrealistyczne w tym przedstawieniu, tak? Związanym z teatrem absurdu. Po tym my jesteśmy w stanie rozpoznać, że mamy do czynienia z teatrem absurdu. Najbardziej znane sztuki tych dramaturgów to Czekając na Godota, Becketa oraz Krzesła Jeana Ionesco. To chyba te przykłady należy pamiętać. I teraz ten teatr absurdu w Polsce również ma swoje miejsce i zmierzam do tego, aby począć mówić o tangu Mrożka. Zanim przejdę do omawiania tanga, czy do przybliżania problematyki tego dramatu, chciałabym kilka słów o Sławomirze Mrożku powiedzieć, bo to dosyć interesująca postać. Między innymi dramaturg, prozaik, czy też rysownik, bo i takimi sprawami się zajmował. Mówi się o nim, że był mistrzem małych satyrycznych form literackich i też plastycznych przez te jego zabawne rysunki. Do 1963 roku związany był przede wszystkim z Krakowem, potem wyjechał za granicę i w różnych miejscach bywał, m.in. we Włoszech, w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku. W 1996 roku wrócił do Polski, by znowu wyjechać do Francji w 2008 roku. Więc sporo w ruchu Sławomir Mrożek w swoim życiu czasu spędził. Ale nie tylko o tym chciałam powiedzieć. Chciałam również zauważyć, że on zadebiutował jako dziennikarz i satyryk w 1953 roku, a jako dramatopisarz w 1958. I tutaj należałoby wymienić takie jego utwory jak Postępowiec. To jest rubryka w czasopismach, którą zapełniał. Opowiadania Słoń, Wesele w Atomicach, wczesne opowiadania i dramaty, Policja, Indyk na pełnym morzu, ale przede wszystkim również Tango, które swoją premierę miało w 1965 roku. I tutaj jest to taka baczna analiza problemów społecznych
polskiej inteligencji. Temat krańca etosu inteligenta i też kryzysu kultury europejskiej będzie Mrożek podejmował również w Emigrantach, w Garbusie czy też w Rzeźni. To są teksty z 1975 roku. Będzie się również odnosił do problematyki transformacji w Polsce w tekście Pieszo z 80 roku i Upadek komunizmu z 87 roku oraz Miłość na Krymie 94 rok. Poszukiwanie takiego zagubionego człowieka drogi do sakrum w Wielebnych się pojawi. No i cóż, Mrożek całą swoją twórczość lubił przetykać groteską i to jest taka forma wyrazu, który Surion chętnie korzystał, co oczywiście też się mieści w tej poetyce teatru absurdu. Zdawałoby się, że tango jest dramatem rodzinnym, że jest dramatem o rozpadzie rodziny, czy o jakichś problemach, które trawią rodzinę, ale tak w sumie to tango jest dramatem o trzech pokoleniach inteligentów w Polsce. Każde z tych pokoleń ma inne cechy. Różnią się te pokolenia od siebie, mają inne zupełnie ideały. No i cóż, to jest nieco podobne w sposobie wyrazu do tekstów Witkacego czy do tekstów Gombrowicza. Eugeniusz i Eugenia, postaci seniorzy rodu, są dosyć takimi nowoczesnymi staruszkami. Ich ubiór chociażby o tym będzie świadczył, ale też ich zachowanie. Natomiast drugie pokolenie, Stomilia Eleonora, to są awangardyści. To są osoby z rewolucją obyczajową kojarzone, które wszelkie zasady zniosły. No i teraz o dziwo ich syn, czyli Artur, niekoniecznie ma co znosić, bo wszelkie bariery zostały już pokonane, wolność została osiągnięta, w związku z czym bunt Artura będzie interesujący, bo nie będzie buntem przeciwko zasadom, a buntem, aby znów jakieś zasady stworzyć, powrócić do świata porządku, jakiejś określoności. No i cóż, tu jest właśnie groteskowe przede wszystkim to, że to dziecko chce i wymusza na rodzicach, aby powrócili do zasad. Próbuje im narzucić jakieś rygory. Zazwyczaj to się dzieje odwrotnie, czyli dzieci buntują się przeciwko rodzicom, chcąc przerwać takie ich panowanie i rygory, które narzucają. A tutaj odwrotnie. Artur chce, aby rodzice przyjęli jakieś zasady. To są przedstawiciele pokolenia rewolucji seksualnej między innymi, którzy chętnie i otwarcie opowiadają o swoich preferencjach, ale już dziś, jak na nich patrzymy, to zdają się być ludźmi bez jakichś właściwości szczególnych, bez celu, plączą się po swoim mieszkaniu i właściwie nie wiadomo, do czego dążą. Artur chce nadać temu wszystkiemu sens. Marzenia o wolności absolutnej okazują się ułudą. Ta wolność absolutna jest ideą utopijną, zdaje się mówić Mrożek w tym dramacie. Rozpadły się kompletnie więzi międzyludzkie, więzi między tymi trzema pokoleniami. Oni rozmawiają ze sobą właśnie takim głuchym troszkę dialogiem. Przerzucają się zdaniami takimi mało autentycznymi. No i niestety w tym całym zamieszaniu walki o zasady albo przeciwko zasadom pojawia się postać z zupełnie innej przestrzeni i przejmuje władzę. Mam na myśli oczywiście naturszczyka Edka, który jest takim symbolem robotnika, prostego chłopa, który głównie zdaje się używać argumentu siły. No i on przejmuje władzę nad skłóconymi inteligentami, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Dzięki przemieszaniu konwencji realistycznej i surrealistycznej w dramacie Mrożka możemy odczytywać ten tekst na różnych płaszczyznach. Możemy mówić, że to jest dramat o kryzysie rodziny, o braku porozumienia.
No ale możemy też właśnie mówić, że jest to dramat o krachu wartości inteligenckiej. W ogóle o jakimś upadku elit intelektualnych. Możemy w Edku, na Turszczyku Prymitywie, widzieć no prostego robotnika, ale możemy w nim też widzieć całą furię i siłę władzy totalitarnej, tak, która zdaje się do tych najniższych instynktów się przede wszystkim odwoływać. Także na tym polega przede wszystkim złożoność świata stworzonego przez Sławomira Mrożka. Jest to dosyć taki znaczący głos w podsumowaniu, w ujmowaniu rzeczywistości bliskiej. Kim są inteligenci? Co się z nimi stało? Czy wolność może być taka wszechogarniająca? Czy brak zasad jest dobrą podstawą do rozwijania się społeczeństwa? To są pytania, które zdaje się Sławomir Mrożek zadawać. Ciekawym ujęciem dramatycznym jest również kartoteka Różewicza, która w 1960 roku została wystawiona po raz pierwszy, i tam do interesujących elementów możemy zaliczyć m.in. kreację antybohatera, który właściwie całą sztukę leży w łóżku, patrzy się w sufit i no, jest wycofany z życia. Gdzieś tam przestaje funkcjonować, odmawia współpracy. No nie jest to postać w ogóle dynamiczna, w związku z czym zyskuje sobie to określenie antybohatera, jakiś taki nietypowej zupełnie postaci. Dialogi, którymi posługują się bohaterowie tanga, zdają się nie posuwać akcji do przodu, zdają się nie dynamizować zupełnie utworu. W większości one zbudowane są z jakichś cytowań z gazet, z jakichś zasłyszanych formuł, co odwołuje się do charakterystycznej dla tego tekstu poetyki recyklingu. Poetyka recyklingu w jakiś sposób definiuje współczesny świat, mianowicie zdaje się mówić o kresie kultury, o kresie takich twórczych możliwości. Już tylko można przetwarzać, wyzyskiwać słowo powiedziane, konfigurować je inaczej, zestawiać ze sobą wyrażenia z różnych przestrzeni i w ten sposób nadbudowywać coś nad światem, ale już twórczego nic się nie stworzy. I jak przyjrzymy się bohaterowi kartoteki, to on też nie chce uczestniczyć w tym świecie, odmawia wszelkiej aktywności. No tak jak już wspomniałam, leży w łóżku przez cały czas. No i cóż, no, on jest bierny wobec otoczenia, on jest kompletnie rozbity, zdaje się jego osobowość być taka rozproszona, niekonkretna. On jest uwikłany w różne dziwne sytuacje, ale w ogóle zdaje się nie podejmować wyzwania. Może to być zdecydowanie odpowiedź różewiczowska na sytuację polityczną w Polsce, ale też i na sytuację człowieka, którym żyje w kulturze współczesnej, związanej z rozpadem wszelkich wartości. O tej trudnej sytuacji politycznej okolic lat 60. możemy się dowiedzieć również z wspaniałego dzieła Leopolda Tyrmanda, Dziennik 1954. To jest tekst, który realia stalinowskie zdaje się doskonale odwzorowywać. Dodatkowo pełen jest pysznych refleksji samego Tyrmanda na temat jazzu, na temat takiego przeciwstawiania się socjalistycznej rzeczywistości. I z perspektywy takiego człowieka funkcjonującego w systemie, żyjącego w kraju, to jest doskonale odwzorowane. Refleksje o systemie i o takich
szarościach życia w tym systemie, no, będą też oczywiście zawarte w zapiskach więziennych kardynała Stefana Wyszyńskiego. One dopiero wyszły w Paryżu w 1982 roku, można było to przeczytać. Zresztą Tyrmanda też dopiero w 1981 roku w Polsce, więc widać było, jak bardzo to były niewygodne teksty dla władz, tak? Że tak późno dopiero w wydaniach książkowych te teksty się pojawiły, mimo że dotyczą zupełnie wcześniejszych lat. Szarą codzienność widzimy też w poezji tego okresu. No oczywiście warto tu przywołać Agnieszkę Osiecką, czy chociażby Edwarda Stachurę. Tu walka będzie rozgrywała się o życie od pensji do pensji, o marnych 2000. Z piosenki znanej Agnieszki Osieckiej wiemy. Szara, ponura, bura rzeczywistość PRL-owska. Życie w przestrzeni, która jest ograniczona pod względem kontaktu z kulturą zachodnią, jest tylko namiastką tego, co możemy nazwać godnym bytem. Na przykład pojawia się w słynnych okularnikach Agnieszki Osieckiej czy w piosence dla robotnika Rannej zmiany Edwarda Stachury. Osiecka mówi: między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. itd. itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szali kotulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku. I nie dla nich dewolaje i Paryże, i Szanghaje. Albo wymęczeni, wynudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. Itp. Itd. Itp. No, jaka to rzeczywistość? No, nawet ci biedni okularnicy, którzy trochę więcej o świecie wiedzą i trochę liznęli wiedzy, jakiejś edukacji, zdają się być wtłoczeni w tę stagnację PRL-owską i za marne 2000 usiłują powiązać koniec z końcem, jak to poetka nadmieniała. No ale też no, zwykłe życie. Może im mieli marzenia, ale już raczej miny mroczne im tylko towarzyszą. U Stachury rzecz jeszcze mocniej wybrzmi. Odniosę się tylko do fragmentu tekstu, gdzie podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do anioła opiekuna, który towarzyszy robotnikowi. Aniele pracy, stróżu mój, jak ciężki robotnika znój. Zbożowa kawa, smalec, chleb, salceson czasem, kiedy jest, do teczki drugie pcha śniadanie i teraz szybko na przystanek, po drodze sportem sztacha się, w tramwaju tłok i nie ma Boga. Jest ramię w ramię, w nogę noga, kimanie na stojąco jest. I co się śni? Podwyżka cen. No jak straszne, szare, brzydkie jest życie człowieka, no zdaje się tutaj Stachura doskonale obrazować. Sztachanie się sportem i przemieszczanie w tłoku do pracy, dzierżąc gdzieś tam pod ręką torbę z kanapką z salcesonem, to zdaje się szczyt marzeń robotnika, nic ponadto nie jest mu dane. Tylko anioł pracy, który nad nim czuwa, jakoś musi dawać opiekę temu biednemu, szaremu człowiekowi. Teksty Stachury czy Osieckiej zamknięte w formę liryczną no, ukazują taki szary, ale jednak no, poetyckim sposobem wypowiedziany los człowieka żyjącego w PRL-u. Natomiast teraz będę chciała powiedzieć o czymś zupełnie innym, mianowicie o tekście eseistycznym Czesława Miłosza, który miał bardzo takie wielkie znaczenie i mocny przekaz w owym czasie.
Ten tekst ukazał się w roku 1953. Już pewnie domyślacie się, że oczywiście chodzi o zniewolony umysł. To była taka analiza, która miała za zadanie wyjaśnić, no, na czym polega fenomen zniewalania ludzi. Ludzi żyjących, no, oczywiście w PRL-u. Jak to się dzieje, że inteligenci decydują się na takie zniewolenie, podlegają temu zniewoleniu? To w ogóle ma miejsce, tak? Ten tekst szerokim echem odbił się na świecie, ale też i w PRL-u. Opierał się na przykładzie czterech pisarzy reprezentujących różne światopoglądy, środowiska, style, dziedziny literatury. I oni, ci literaci, zostali pod pseudonimami zaprezentowani. Mianowicie był Alfa, któremu odpowiadał Jerzy Andrzejewski, był Beta, czyli Tadeusz Borowski, Gamma, czyli Jerzy Putrament, i Delta, czyli Konstanty Ildefons Gałczyński. No i cóż, no, przygląda się Miłosz w tym eseju wyraźnie. Co decyduje o zniewoleniu? Jak to się dzieje, tak? W sumie ten tekst Miłosza ma charakter uniwersalny, bo jakbyśmy spojrzeli, to nie tylko będzie się to odnosiło do sprawy takiej socjalistycznej, ale może się do wszelkiego rodzaju dyktatur odnosić, bo to, zdaje się, nasz noblista no, takie szerokie spojrzenie stosować. Kluczowe dla tego eseju jest pojęcie Ketman. To jest pojęcie wywiedzione z kultury islamu, gdzie właśnie ten ketman to warunkowe zwolnienie z demonstrowania wiary, możliwe do zastosowania tylko w skrajnych przypadkach, w sytuacji przymusu lub zagrożenia, które umożliwia między innymi pozorne wyparcie się wiary. No i teraz to pojęcie ketman u Miłosza będzie oznaczało takiego człowieka, który no, deklaruje poglądy zgodne z obowiązującą ideologią w jego czasie, ale wewnętrznie, skrycie, pielęgnuje swoje prawdziwe przekonania, tak? Swoje prawdziwe ideały etyczne, estetyczne, społeczne. W ten sposób próbuje je ocalić, ponieważ ta sytuacja jest tak trudna, że on jakby tak wewnętrznie się do tego przede wszystkim odnosi tylko, tak? I próbuje je ocalić dla siebie i dla innych. Tak w zniewolonym umyśle zdaje się Miłosz to przedstawiać. I tu warto przywołać fragment zniewolonego umysłu, taki no, dosyć istotny dla rozumienia tej sytuacji. Mianowicie: człowiek o dobrym smaku nie może traktować zbyt poważnie rezultatów oficjalnego nacisku w dziedzinie kulturalnej, jakkolwiek oklaskuje wiersze, pisze pochlebne recenzje z wystaw malarskich i udaje, że plany ponurej, ciężkiej architektury nowych budynków bardzo trafiają mu do przekonania. Zmienia się całkowicie w czterech ścianach swego domu. Można tam znaleźć, jeżeli ma się do czynienia z dobrze sytuowanym intelektualistą, reprodukcję dzieł sztuki potępionej oficjalnie jako burżuazyjna, płyty z nowoczesną muzyką i bogaty zbiór książek dawnych autorów w różnych językach. Ten luksus prywatności jest mu wybaczany, jeżeli jego twórcza praca, którą wykonuje podobnie urządzonej pracowni, przynosi oczekiwane propagandowe efekty. Aby uchronić swoją pozycję i mieszkanie, które ma z łaski państwa, intelektualista jest gotów na wszelkie ofiary i wszelkie podstępy, bo wartość odosobnienia w społeczeństwie, gdzie poza tym nie ma możliwości odosobnienia, jest większa, niż mogłoby to wyrazić zdanie "My home is my castle". Badacze podejmujący temat zniewolonego umysłu dopatrują się w tym tekście Miłosza
różnych cech gatunkowych. Mówią, że to nie tylko esej, ale na przykład można uchwycić ten tekst w ramach paraboli, w ramach opowieści parabolicznej, takiej jak choćby znamy od Camus czy od Orwella, czyli takiej historii o podwójnym odczytaniu. Można też doszukiwać się w tym tekście wątków autobiograficznych dotyczących życia samego Miłosza, ale przede wszystkim no, jest to opowieść taka historiozoficzna o głębokim sensie moralnym. Ona dotyka tematu ludzkiej duszy, tematu ambicji, namiętności, zakłamania, walki wewnętrznej, a czasami nawet komedii ludzkich pomyłek. Zniewolony umysł to też pokazanie rodzaju cynicznej gry, która odbywa się w języku, która rozpina się na tworzenie nowych pojęć, na próbę wartościowania świata, nazywania pewnych rzeczy, tak? Opisuje przeróżnego rodzaju manipulacje, które tam się odbywają, ażeby no, z tą nową religią ludzi oswoić. No i cóż, przede wszystkim zniewolony umysł miał takie zadanie, aby zachodnim społeczeństwom pokazać intelektualistów wschodnich i rodzaj no, ich dramatu, który rozgrywał się w związku z funkcjonowaniem w systemie zbrodniczym skądinąd, w systemie, który miał łamać ludzi i miał ich sobie podporządkowywać. Coś, co było niezrozumiałe dla ludzi Zachodu zupełnie, bo tylko z perspektywy inteligentów wschodnich było do uchwycenia, do przeżycia i do wyrażenia. Z perspektywy omawiania zniewolonego umysłu istotne jest, aby nadmienić, że utwór ten był pisany w Maison Lafitte we Francji u Giedroycia w roku 1951. To jest istotny rok dla Miłosza, ponieważ on w tym czasie rezygnuje z posady ambasadora, którą pełnił i zrywa swoje kontakty z PRL-em. Jest to taki ślad też jego walki wewnętrznej z samym sobą i z tym, do czego sam się w pewnym momencie skłaniał, bo na przykład Jacek Trznadel, mówiąc o tym tekście, będzie wskazywał na pewne problemy związane z biografią Miłosza i pewne problemy w rozumieniu tego tekstu. Jacek Trznadel zwraca uwagę na to, że zniewolony umysł powstał z perspektywy apostaty, czyli kogoś, kto zerwał z tą religią socjalistyczną, ale z drugiej strony nadmienia, że Miłosz o działaniach Polski podziemnej mówił, że miały charakter takiego odebranego rozumu, a z kolei program socjalistów czy komunistów był lepiej uzasadniony i taki realistyczny. No i to wywołuje pewnego rodzaju zgrzyt w interpretacji zniewolonego umysłu, ponieważ trudno zapomnieć o tych refleksjach miłoszowych w obliczu kontaktu z tą książką. A z drugiej strony Trznadel mówi, że wiele osób nie zgadzało się z diagnozami Miłosza, ponieważ były niewystarczające i na złych założeniach oparte, więc to też wywoływało pewnego rodzaju kontrowersje. Jako że Miłosz w swojej książce ukazuje lata 40. i 50., czyli ten taki najgorszy etap stalinizmu, to ma szerokie pole do popisu, aby pokazywać mechanizmy zniewalania ludzi w tamtym czasie. I jakby z tej nadbudowy, z tej interpretacji wynikają przeróżnej treści ustalenia dotyczące aparatu komunistycznego.
Oczywiście on używa takich znanych, choćby z tekstów orwellowskich, nazw, które uniwersalizują przekaz, no ale wiemy, że rzecz dotyczy naszego tutaj polskiego podwórka. No ale Miłosz mówi o partii pisanej wielką literą, trochę tak jak u Orwella. Mówi o państwie, które jest częścią jakiegoś imperium. Mówi o jakichś ludziach, którzy wpływają na losy pozostałych. Trochę to nam się z Policją Myśli będzie kojarzyło z orwellowską. A z drugiej strony, czy z jeszcze innej, pojawia się właśnie Ketman, o którym wspominałam wcześniej, czyli ten sposób radzenia sobie w niesprzyjających warunkach, czyli takiej podwójnej gry, którą rozpoczynają inteligenci w walce z systemem. Zatem cały system komunistyczny zostaje zaprezentowany jako tak zwana nowa wiara. Tę nową wiarę przyjmują zgodnie z ustaleniami szczecińskimi z 1949 roku literaci. No i teraz, jeżeli literaci zostają zniewoleni, czy też dokładają się do umacniania władzy partyjnej, no to już pozostałe części społeczeństwa tak samo będą skazane na zniewolenie, no bo przecież to literaci inteligenci mają przewodzić społeczeństwo. Jeżeli oni idą na współpracę, no to pozostali zrobią to samo, bo będą na nich spoglądać. Są to tak zwane uniwersalne mechanizmy powstawania systemów totalitarnych. To ten proces, który się toczy, rozgrywa, który jest opisywany. Różni ludzie z różnych krańców świata odnośnie do właśnie zróżnicowanych systemów totalitarnych będą widzieć tutaj prawidła funkcjonowania w tym tekście. Jak to działa? No mamy państwo, w którym rządzi sieć ustaw nieznanych dla społeczeństwa. To państwo jest obudowane szerokim, takim biurokratycznym aparatem. Stąd ludzie często wycofują się w ogóle z jakiegokolwiek działania, bo są bezsilni wobec tego systemu. Nie potrafią się z tych pęt wyzwolić biurokratycznych. No i to jest jedna z metod ich zniewalania. Przy okazji realizowane jest hasło walki z nędzą, hasło postępu technologicznego i to jest jednocześnie niszczone i budowane, tak jakby bez przerwy, żeby tego człowieka unieruchomić. Z jeszcze innej strony ów człowiek musi być pozbawiony indywidualności i musi podporządkować się dobru ogółu, bo to jest taka wartość dla komunistów nadrzędna, żeby ludzie reagowali podobnie, żeby byli pracowici, skromni i zadowoleni z tego, co im państwo daje. Życie prywatne ma być ograniczone tylko do spania w domu, a poza tym mamy być wiecznie w towarzystwie innych, podobnych do nas i nie wychylać się zbytnio, tak? Jakby nie być tym reakcjonistą. To bycie w społeczeństwie, bycie wśród innych ma też poważniejsze znaczenie w systemie komunistycznym, mianowicie będąc wśród ludzi jesteśmy ciągle obserwowani, no i ciągle ktoś przysłuchuje się naszym słowom. Może to oczywiście posłużyć wkrótce za środek do zniewalania nas, bo będzie to źródłem donosów, tak? Będzie to przyczyną donosów. Donosicielstwo jest pieczołowicie pielęgnowane przez system, a donosiciele wynagradzani. Także wkrótce w ludziach zaczyna pojawiać się takie przeświadczenie, że nikomu nie można ufać, bo donosiciele są wszędzie i te antagonizmy wewnętrzne, społeczne oczywiście się przy okazji pogłębiają. Co ciekawe, Miłosz zwraca również uwagę na to, że szczyt partii tworzą osoby o takich ascetycznych życiorysach, którym nic nie można zarzucić, bo ani się nie oddają
jakimś uciechom fizycznym, ani to nie są dorobkiewicze. Natomiast u dołów partii wygląda to zupełnie inaczej. Tam się akceptuje wszystko, bo no właśnie, jeżeli człowiek ma jakieś kłopoty czy jakieś problemy różnego rodzaju w życiu, no to łatwiej to zmanipulować, łatwiej to wykorzystać i łatwiej go sobie podporządkować. Także jest to też z rozmysłem wszystko ustalane, no żeby oczywiście sprawnie działało. Znaną już nam z Orwella sprawą jest kwestia kontrolowania społeczeństwa, które oczywiście opiera się o donosy, ale nie tylko. W ogóle nadrzędną rolą partii i jej misją jest kontrolowanie takiego fragmentarycznego, podzielonego na segmenty społeczeństwa. No i cóż, klasa posiadaczy zostaje zdewaluowana, odbiera się tym ludziom majątki i poświęca się im najmniej uwagi, bo no, zostają oni pozbawieni wszystkiego, co mieli i skazani na wymarcie powoli. Licząca klasa dla komunistów to drobnomieszczaństwo, robotnicy i chłopi, ponieważ tam najłatwiej jest manipulować i tam też najłatwiej jest znaleźć tych, którzy niechętni są, no, na przykład kolektywizacji wsi albo jakimś partyjnym planom, no i ich usuwać oczywiście, ale też indoktrynować. Na to się kładzie dosyć duży nacisk, czyli na takie, no powiedziałabym może potocznie, pranie mózgów. No i cóż, Marksa się wykłada tym biednym ludziom, wkłada się no, taką, powiedzmy, rosyjską wersję Marksa do głów od samego początku, w szkołach, w literaturze, w prasie, w zakładach pracy, w specjalnych świetlicach do tego przygotowanych. No i od samego początku mówi się, że nie można myśleć inaczej niż zbiorowość, ponieważ jakby myślenie zbiorowości zawsze jest lepsze. Reakcjonistów się oczywiście tępi, usuwa. No i cóż, bo on nie rozumie tego, tej wykładni Marksa i może poważnie tam nakomplikować partii. Największym oponentem jednak partii był Kościół katolicki. No zwłaszcza dlatego, że Kościół mówi o wolnej woli człowieka i o tym, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. W związku z czym no, nijak się to ma do takiej polityki mas i do konieczności przestrzegania praw tożsamych dla wszystkich i obowiązków tożsamych dla wszystkich. W związku z czym życie duchowe było tępione, tak? Próbowano je wyrugować. No i za tym szło oczywiście założenie, że jeżeli wyruguje się potrzeby tego typu w ludziach, potrzebę myślenia na ten temat, no to wyruguje się również skłonność. Bo człowieka ujmowano jako tak zwaną małpę społeczną, to znaczy czego się go nauczy, to on będzie umiał, a jak nie będzie wiedział, że może mieć inne potrzeby, no to też nie będzie ich szukał. Dzisiaj możemy powiedzieć, że władza się dosyć poważnie pomyliła w tej kwestii. Całe szczęście chyba, bo choćby personalizm proponowany przez Jana Pawła II no, przyczynił się do destrukcji tej siły politycznej. Przy okazji swoich jakichś refleksji na temat tekstu Miłoszowego chciałabym również przywołać dla równowagi refleksję Andrzeja Bobkowskiego, który był współpracownikiem paryskiej kultury, a mieszkał w Gwatemali. I w swoim najbardziej znanym tekście w dzienniku Szkice piórkiem Bobkowski odnotował mianowicie takie rzeczy. Jeżeli świat dzisiejszy idzie w kierunku coraz to intensywniejszego odczłowieczania, insektyfikacji kolektywu, to dlatego, iż coraz więcej ludzi nie posiada nic. Coraz więcej ludzi staje się robotnikami, nie mając żadnej własności poza pewnym potencjałem pracy i inteligencji na sprzedaż. Człowiek bez własności przestaje być indywidualny i choć wygląda to na paradoks, staje się większym egoistą,
zmienia się w to, co ochrzczono zaszczytnie szarym człowiekiem. Człowiekiem z ulicy, nieznanym żołnierzem. Zamienia się w liść lecący bez oporu za każdym powiewem jakiejś modnej ideologii. Jego logika staje się logiką tłumu, to znaczy żadną. Ginie typ, giną te jedyne wydania ludzi, niepowtarzalne, niewygodne, nieraz skandaliczne, ale nieprzemakalne dla haseł, sloganów i kretyńskich formułek. Z perspektywy emigracji oczywiście Bobkowski mógł sobie pozwolić na takie uwagi. No jest tutaj jedna oczywiście poważna prawda o tym, że no, ludzie powinni być silni, powinni być właśnie nieprzemakalni i no, nie nasiąkać systemem, nie nasiąkać ideologią, ponieważ to donikąd prowadzi. Dla samego zarobkowania no, jest to upadek człowieka, tak? Z perspektywy emigracyjnej można było też poruszać tematy zakazane w Polsce i no, nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o Józefie Mackiewiczu, którego dzisiaj z przyczyn różnych bardzo się pomija, nie chce się o nim mówić ani pamiętać, a to bardzo ważny publicysta, prozaik, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i był świadkiem dokonanej przez Niemców ekshumacji zwłok ofiar zbrodni katyńskiej. Od 1945 roku przebywał na emigracji. No i jest autorem takiej powieści Droga donikąd z 1955 roku, gdzie porusza wydarzenia z Wilna z 14 czerwca 1941 roku. Mackiewicz zauważa. Akcja deportacji rozpoczęta przez organy NKGB o świcie była jeszcze w pełnym toku. Płaskie ciężarówki sowieckiej produkcji stały pojedynczo i szeregami przed kompleksami kamienic. Lub jechały w różne strony. Brano nie włóczęgów bezdomnych, a przeciwnie. Ludzi przeważnie dawno zadomowionych brano do więzień, katorgi, obozów, na zsyłkę lub śmierć. I żaden wykup za żadne pieniądze nie mógł wchodzić w rachubę. Brano nie kilku czy kilkunastu, ale od razu tysiące. Brano otwarcie na oczach całego miasta. Do wątku zbrodni katyńskiej w swoim tekście odnosił się również Włodzimierz Odojewski, pisarz, który wyemigrował z Polski w 1971 roku i pracował w Radiu Wolna Europa w latach 1972-1994. W 1973 roku wydał powieść Zasypie wszystko, zawieje, która odnosiła się do zbrodni katyńskiej. I tam między innymi możemy znaleźć takie refleksje. Już wiedziała, co zdarzyło się z jeńcami Kozielskiego obozu w katyńskim Lasku pod Smoleńskiem. I jak przez poprzednie lata, kiedy dopiero podejrzewała, z początku tylko nie chcąc na ów fakt spojrzeć po prostu, niby na coś oczywistego. W sytuacji, gdy dwie siły sprzysięgły się, aby jak najśpieszniej zetrzeć z ziemi wszelki ślad po tym, co polskie, nie cofając się przed masowym zabijaniem bezbronnych jeńców i cywilnej ludności. No moi drodzy, to był rok 1973. Mówienie o zbrodni katyńskich w taki sposób było no, niesamowitą odwagą, ponieważ no, do tej zbrodni Rosjanie bardzo, ale to bardzo długo się nie przyznawali i dzisiaj mówią o niej bardzo niechętnie i niekoniecznie chcą oddać dokumenty dotyczące tego faktu, żeby no, przeliczyć faktyczną skalę tego mordu. W tamtym okresie nie ukazywały się tylko teksty śmiertelnie poważne. Miała również miejsce swoja satyra, która no, dawała taką możliwość łatwiejszego wypowiedzenia trudnej prawdy o rzeczywistości. I z satyry w tamtym czasie korzystali m.in. Witold Gombrowicz, Kazimierz Wierzyński czy Stanisław Barańczak. Takim no, najbardziej znanym utworem Gombrowicza, w którym korzysta on z satyry, jest Transatlantyk, wydany w Paryżu w 1953 roku. To jest dosyć kontrowersyjna powieść, dlatego że
no, w sposób nietypowy odnosi się w niej Gombrowicz do polskości, do kwestii tożsamości narodowej Polaków na emigracji. Między innymi przedstawia no, taki karykaturalny wizerunek tejże emigracji, tych Polaków, i zarzucano mu w tamtym okresie szarganie świętości narodowych, tak? Bo okres był trudny, a jeszcze no, z taką trudną treścią przyszło się ludziom mierzyć. No i cóż, Gombrowicz tłumaczył, że nie chodzi o szarganie, a o ochronę Polaków przed patriotycznym terrorem, który ogranicza indywidualizm. No i cóż, Polacy powinni przestać chełpić się osiągnięciami swoich przodków, a począć no, sami działać, sami dostarczać takich zdarzeń, czy podejmować takie aktywności, które mogłyby być dumą dla potomnych, a nie tylko bazować na tym, co zdobyli inni. Krytykę polskiej megalomanii znajdziemy jeszcze na przykład w rysunkach Andrzeja Mleczki, gdzie no, będzie się posługiwał rysownik ironią i pokazywał polskie przywary narodowe. Z zupełnie innej perspektywy Polska i Polacy ukazani są w wierszu Garden Party Stanisława Barańczaka, gdzie pojawia się Polak w Stanach Zjednoczonych na Garden Party ze swoją rodziną, no i zostaje tam przyjęty na modłę zachodnią, krakersami, potato chips i sałatką. Jego gospodarze zaczynają wypytywać, no ale potem zapraszają go na poczęstunek, by po chwili zadawać mu szereg pytań dotyczących sprawy narodowej, dotyczących na przykład pewnego wa z wąsami, którego czasami widać w telewizji, i czy zna go nasz podmiot liryczny, czy nie znał, to będą pytać. W ogóle ten tekst składa się z szeregu pytań i takich by zasłyszanych sekwencji rozmowy. Przepraszam, nie dosłyszałem nazwiska. Banaczek? Czy to czeskie nazwisko? A, polskie. To znaczy pan z Polski, jakże miło. Państwo przyjechali całą rodziną? Dawno? No nie, wybacz sali, zamęczasz pytaniami, a trzeba po pierwsze zaprowadzić do stołu. Proszę, tu krakersy, potato chips, sałatka, pan sobie naleje sam, prawda? Witaj, Henry. I co też się dzieje ostatnio w Polsce? Co porabia wa, no ten z wąsami, zna go pan osobiście? Nie? Widzę czasami w dzienniku demonstracje. Choć, czy można wierzyć tej naszej telewizji? Koszmar, prawda? Jeży się włos od wszystkich tych reklam, cenzury. Europejczycy słusznie twierdzą, że kultury nam brakuje. No, wypowiadają się gospodarze, prawda? Zauważając, że coś tam słyszeli o Polsce, coś obserwują w swojej telewizji. Oczywiście krytykują tę telewizję, nie mając pojęcia, no, co mamy w domyśle na temat tego, co się dzieje w tym czasie w Polsce, jaka cenzura funkcjonuje w Polsce i z jakiego świata ich gość właśnie przybył. Wypytują o różne zasłyszane rzeczy i w tych właśnie sekwencjach dialogowych rozgrywa się cały obraz tego wiersza. Cała rzeczywistość jest przedstawiona. No cóż ten wiersz mówi o emigrantach, o ludziach mieszkających za granicą, no z jakimi sytuacjami muszą się borykać, jak są wypytywani o to, co się dzieje w kraju i jak bardzo ci, którzy ich przyjmują, nie mają pojęcia, co w tym kraju się dzieje. Zaraz potem wywiązuje się rozmowa. Cześć, jestem sam. Mówi mi Billy, że pan z Polski. Znam Polskę, widziałem dwa filmy z papieżem. Ten wasz papież nic nie wie o świecie. Straszny konserwatysta, zauważa rozmówca. Na podstawie czego budowana jest jego wiedza o Polsce? No na podstawie tego, że widział dwa filmy z papieżem. Interesujące, chciałoby się rzec. Oczywiście cały czas Barańczak tu się ironią posługuje, pokazując płytkość myślenia tych ludzi. A jak pańskie dzieci? Mówią już po angielsku? Czy chodzą do dobrej szkoły?
Te szkoły publiczne to problem numer jeden. Niestety, nie zgadzam się sami. Szkoły są lepsze, jeśli rodzice, my sami dbamy o to. Tak, ale budżet federalny. Hej, wy tam, skończcie wreszcie. Co to za fatalny obyczaj? Dyskutować przy winie zakąsce na poważne tematy. Więc, co słychać w Polsce? No, moi drodzy, co się okazuje w tym wierszu? Że dyskutowanie o wyborze szkoły dla dziecka i decyzja o tym, czy ono już się uczy angielskiego i gdzie się będzie uczyło tego angielskiego, jest ważniejsza dla gospodarzy niż rozmowa o Polsce. To znaczy, o tak poważnych tematach jak wybór szkoły nie dyskutuje się przy winie i zakąsce, ale o Polsce i owszem, bo to jest temat dla nich zupełnie niepoważny. Jak czuje się emigrant w takiej sytuacji, spotykając się z taką ignorancją ludzi? No na pewno wyobcowany, ale z drugiej strony, no komuż on ma się zwierzyć ze swoich problemów, ze swoich rozterek, z walką z cenzurą, której doświadczał, z walką z reżimem? Oni nie mają, zdaje się, bladego pojęcia na temat tego, na czym opiera się machina systemu komunistycznego. No i to są zasłyszane historie. Wielki świat nie chce przyglądać się problemom małych państw. Istotniejszą sprawą jest nauka języka angielskiego niż to, czy w Polsce ludzie są traktowani z pogardą, czy nie. Zatem spojrzenie na los Polaka w tym czasie jest złożone. Od krytyki megalomańskich zapędów w transatlantyku i szydzenia z przywar narodowych i z tego, że nie budujemy niczego nowego, tylko trzymamy się kurczowo tego, co zdobyli nasi przodkowie, do ukazania u Barańczaka wyobcowania migrantów w środowisku zupełnie dla nich obcym, zupełnie nieznanym, gdzie ludzie traktują ich dosyć powierzchownie. Nigdy nie są u siebie i nie znajdą zrozumienia swojej sytuacji u osób, które nie mają podobnych doświadczeń, podobnych wspomnień, wrażeń, którzy nie doświadczyli po prostu tego samego. Także no, to jest niezwykle złożony obraz. W zależności od tego, kto będzie ukazywał sytuację, tak ona będzie zabarwiona. Tyle w tym filmie. Niestety o poezji będę musiała powiedzieć w odrębnym filmie.